No i święta, święta i po świętach niedziela na bazie oczywiście. Znaczy no nie oczywiście, ale przyjechałem do świętego spokoju podpalać samochody. Jesteśmy tu razem z tatą. W niebieskiej jest problem z zamkiem w drzwiach się zacina i teraz tata patrzy na zamek. Udział kierowcy niestety. I teraz tu napompuję naczepę. Kurczę, to jak jest, powietrze schodzi, naczepa potem leży na tych kołach. Tyle dni to niedobrze, jak załadowana. Zapompowałem, teraz sprawdzam, wszystko jest ok. Chodzę w rdówy na wysokich obrotach. Teraz jeszcze pójdę odpalić Iveco. Zobaczymy, ile tam Iveco ma prądu po świętach. Nie było mrozu. Tragedii nie ma. Kurczę, te samochody brudne. No niestety nie udało się pobić. Jezus Maria. Niebieska to jest po prostu tragedia. W czystej postaci. Matko, i ten samochód jest brudny. Coś okropnego. Dobra. Teraz czas na Iveco. Teraz tylko tak. Nie pamiętam. Chyba tak, dobra, zobaczymy Hebel. Iveco też nie czystszy niestety. Odpalę Iveco i zaraz przejrzę. Jak będzie chodził, to zaraz przejrzę opony. Jezu, też tu się myjnia marzy. Kurczę. Już nie przesadzaj, że zimno, że prąd, ojej, prądu 24,9, akumulatory bardzo dobre są, ale dobra, zapalimy go, napompujemy powietrze. Tam Iveco, żadnych problemów nie ma. Też jak zimno, takie wyższe obroty wchodzi. Dobra, niech sobie chwilę pochodzi. Cisza, spokój, parkingi puste. Niewielu jeździ od razu po świętach, ale też bardzo wielu wyjeżdżało wczoraj w niedzielę, więc w sumie na korzyść. To dopiero poniedziałek, wszyscy wystartowaliśmy. No i przedświąteczny kurs rozładowany, w sensie to co ładowałem przed Wigilią, właśnie ściągnąłem, lecę do auta. No nie powiem, żeby było jakoś szczególnie sprawnie, to znaczy po otrzymaniu pagera wróciłem do auta i od razu zadzwonił, byłem przeszczęśliwy, no ale niestety na rampie nie było miejsca, musiałem czekać. W ogóle jest wysyp magnumów tutaj, nawiasem mówiąc. Raz, dwa, trzy, cztery, moja jeszcze była przed chwilą piąta odjechała. O nie, sześć, tu 300 mam jeszcze w dodatku. Także fajnie. No tutaj to w ogóle jest bliźniak mój. Taka ciekawostka. Obok stoimy. Identyczne malowanie, z tego samego źródła pochodzi. Taka identyczna migota jest. O Jezu, ale bałagan. No, także tak sytuacja się w tej chwili przedstawia, że jestem rozładowany na załadunek. Myślałem, że będę miał więcej czasu między rozładunkiem a załadunkiem. No, ale to dobrze, bo chciałem jechać na myjnię, ale jutro pojadę, bo no pewnie będę czekał na ładunek, może być jutro problem. Problem może być z robotą, no generalnie wiadomo, że teraz mniej zleceń przed między świętami a Sylwestrem, także jak jutro rozlatuję to, co jadę teraz załadować, to pewnie będę miał czas na myjnie. Ale to muszę pokazać, bo jest przepiękne, przynajmniej z daleka się wydaje, Volvo FH12. Czysty, zadbany, z ładną nową naczepą. Przepięknie, 380. No przynajmniej tak z daleka, no to się prezentuje i wręcz idealnie. Kurczę, jaki mam sentyment do tego samochodu. Takim właśnie, tylko 420 bez owiewek, za to jeździłem do Hiszpanii. Chociaż 380 też, też była w tej firmie, już mówiłem zresztą. Piękny, piękny, no jest w tym, no tam trochę plastiki różnego koloru, no ale to już jest, przecież to już jest sędziwy dziadek. Naprawdę ma bardzo wiele uroku ten samochód, mimo że kabina wiadomo nie jest, do największych nie należy, to no, jednak jest, kurczę, trak z duszą prawdziwy do FH12. Wspaniały wóz. No i fajnie, udało się poładować, jadę do domu.
kierunek Poznań, fajne kółko takie na poniedziałek akurat na rozruch, jak najbardziej pasuje. Rano się rozładowałem, zresztą jak przed chwilą też widzieliście, załadowałem załadunek bardzo sprawnie, nawet nie było kiedy zjeść, naprawdę w pośpiechu tylko i no i teraz załadowany wracam na Poznań, na bazę i do domu. Jutro rozładuję, na razie jeszcze nie mam dalszego planu, zobaczymy co to się ułoży, co to wyjdzie, jak to się ułoży. No jest specyficzny czas, no między świętami, no to na pewno tej pracy nie będzie tyle, ile normalnie, czy tam wiadomo, że teraz w ogóle jest dużo jakichś anomalii z tą pracą związanych, wiesz, więc też już pewnie teraz będzie podwójnie dziwnie, więc liczę się z tym, że nawet mogę skończyć, ale no oczywiście wolałbym nawet coś tam nocą czy cokolwiek, ale wolałbym jednak jeszcze jakąś robotę zrobić przed tym Sylwestrem. Bo teraz znowu też tylko jeździmy do czwartku, no i na pewno nie będzie takiego ognia jak przed świętami. Może i dobrze, chociaż pewnie będę potem żałował. No nic, no zobaczymy, no nie ma co za bardzo wybiegać w przyszłość. No na razie jestem zadowolony z tego, że właśnie takie fajne kółko się udało na poniedziałek zrobić. Znaczy no jeszcze się nie udało, bo jeszcze nie dojechałem na plac, ale jak dojadę, no to będę bardzo zadowolony, że właśnie tak fajnie w pełni ten poniedziałek będzie wykorzystany, już się powtórzę, no i tak na rozruch jeszcze wieczorem do domu w poniedziałek po świętach. Dzisiaj rano jak wyjeżdżałem o 6.30 z bazy, to Aigo, wspaniałe, po uruchomieniu zaraz mi wyrzuciło komunikat, że koniec czasu pracy na dzisiaj, czy coś w tym stylu. I po raz pierwszy musiałem się w 100% z nawigacją zgodzić. Jak najbardziej wolałbym o 6.30 już tą pracę skończyć. Bo wiadomo, jak to jest po świętach. Mieliśmy jeden dzień odpoczynku, bo 3 dni świąt, jeden dzień odpoczynku, ale tak jeszcze z 3 dni by trzeba było odpocząć po tych świętach. Tu do roboty trzeba wracać. No ale no mówię, dobra, powtórzę się już setny raz, niestety no, na tej pracy tyle nie jest jak normalnie, więc poza tym, że trzeba wcześniej wstać. Przepraszam, nie ma co narzekać. Na samo to, że trzeba wcześniej wstać, już organizm sam ziewa. No dzisiaj było w sumie od rana, nie wiem jak na innych samochodach, ale podejrzewam, że podobnie, nie wiem jak tam sobie inni poradzili, ale się zaczęła akcja lód dzisiaj, temat lodu powrócił, tam u nas na placu stoi taka drabina, że tam nie można wejść na góry i zobaczyć, czy no taka, to jest taka, no takie schody ruchome, nie? To nie jest taka drabina, tylko schody ruchome, taki podest ruchome w sensie na kołach. Można podjechać po prostu sobie do naczepy i zobaczyć, czy jest lód. Ja akurat ten kawałek z bazy jechałem mocno, bardzo dziurawą drogą. Samochodem buja na prawo, na lewo. Tam prędkości to ja uzyskuję maksymalnie 50 na godzinę, jak ten kawałek jadę, więc no tam byłem przekonany, że po prostu jeżeli jakikolwiek lód jest, to się wzruszy na naczepie, a potem zrobię jeden, dwa ostrzejsze zakręty i na pewno spadnie. Faktycznie troszkę tam miałem tego lodu, ale jak były 3 stopnie były na jak ruszaliśmy i teoretycznie nie powinno być, no bo wcześniej nie padało, ale znowu też właśnie przed chwilą czytałem artykuł, że komuś tam lód spadł na osobówkę. No to jest przerąbany temat, trudny i przerąbany temat. Oczywiście powinno się nie wyjeżdżać z placu, z bazy, z parkingu nie odśnieżając wcześniej samochodów. Ale każdy wie, że w praktyce to jest bardzo trudne. To jest naprawdę bardzo trudne. To jest ryzyko dla kierowcy, który musi tam teoretycznie wleźć. Tam czy z drabiny, czy nie z drabiny, no to jest poważne ryzyko, że można tam spaść, poślizgnąć się, jeszcze wiadomo, rusza się gdzieś, jest ciemno, wieje wiatr, jeszcze coś może padać. No i kto tam do góry włazi? To jest naprawdę trudny temat. Teraz, no, ale też znowu co? Nie mogą też jacyś niewinni kierowcy samochodów osobowych czy tam innych ciężarówek dookoła, jak leci lód, nie mogą też cierpieć z tego powodu, że ty, dany kierowca czy ja, boi się, czy nie chce tam wejść do góry, czy po prostu się nie chce. No to jest naprawdę trudny temat. No ale niestety, no lód jest na naszych samochodach i trzeba się go pozbyć, możliwie nawet do mówienia, nie może niekoniecznie wchodzić,
ale też jakoś tak pokombinować, w sensie, nie wiem, właśnie zrobić dwie rundy po placu, jakieś ostrzejsze zakręty porobić, trochę tego lodu spadło. Jak wiemy, że gdzieś tam się jedzie jakąś boczną drogą z placu wyjeżdżając i mamy boczną drogę, na tej bocznej drodze porobić, powiedzmy, no nie wiem, ostrzejsze skręty, żeby ten lód spadł. Jak jest pusto na naczepie, no to nie ma problemu, nie? No to od środka wypić. Nawet ja też tak robiłem nieraz, że jak miałem pustą naczepę, zwłaszcza jak brałem naczepy ze spedycji, które stały na placu i one tam przykład, wiecie, to tak jak nasze naczepy, no to stoją, nie wiem, stały od Wigilii, byliśmy w czwartek, od środy wieczór, właściwie było sucho, no nie, no w środę padało, no ale dobra, no jak samochód jedzie, no to nie ten. Nie pamiętam, czy w Wigilię padało. Dobra, chodzi o to, że one aż tak długo nie stały i nawet jeżeli tam się lód utworzył, nie było takich jakichś dużych opadów i nie było też jakiegoś strogiego mrozu, więc nawet jak lód się utworzył, to nie jest jakiś tam gruby, czy który może naprawdę zagrozić, no dobra, owszem, może spaść lód, posypać się na samochód, ale no to są po prostu takie, taki, no bardzo cienki ten lód, taki pyłek, można powiedzieć, że się tak naprawdę nic nie stanie, nawet jeżeli. Ale jak na przykład, tak jak brałem naczepę, mówię, ze spedycji, ta naczepa tam stała, nie wiem, kilka tygodni na przykład w okresie zimowym, to tam na początku naczepy i z tyłu naczepy, gdzie się robią gdzie ta panelka się tak zapada, to tam naprawdę były takie bryły lodu, że jakby na osobówkę spadły, że nie wiem, szyba poleci, czy maska wgnieciona, czy kogoś życie może być zagrożone, to dosłownie to tam żadnego problemu nie było z taką bryłą lodu. I w takich momentach, i też na tej bazie spedycji też była drabina, tylko tam była, no też takie schody na kołach, ale mam wrażenie, że o wiele mniej stabilne to było. One były o wiele lżejsze, że łatwiej się to przesuwało, ale znowu mniej stabilne było. Te u nas na placu są ciężkie sakramencko, ale znowu są takie bardziej stabilne. Szersze, ten szerszy do góry, ten podest jest taki szeroki, stopnie są szersze, także wydaje się o wiele bezpieczniejsza. W każdym razie tam też było tak, że jak się wyjeżdżało z tego placu, no to na przykład, nie wiem, dwa samochody czekały do tej drabiny. Też jak było dużo samochodów, dużo naczep, to nawet nie było gdzie po prostu przystanąć na chwilę, żeby ten lód zrzucić, no bo jakbyś, nie wiem, podjedziesz do tej drabiny, zablokujesz przejazd, to zaraz się zrobi korek i też to było utrudnione. Więc jak miałem pustą naczepę, to starałem się z tego nie korzystać, tylko na przykład zbiłem tyczką ten lód, to właśnie trzeba pamiętać też, żeby tyczką, w sensie takim tym obłą końcówką zbić ten lód do środka, bo jak się, nie wiem, będzie waliło deską, to można zrobić dziurę w dachu, bo to zwłaszcza jak zmrożony, to jest taki bardzo delikatny, więc tą tyczką, żeby ten lód skruszyć. I potem na szybko po prostu odpinałem bok naczepy, bo to też, no nie, to nie jest jeszcze, już nie oszukujmy się, aż tyle roboty, no już wiadomo, że lodu się trzeba pozbyć, ale żeby, jeżeli mam włazić do góry i tam się denerwować, męczyć, to wolałem odpiąć bok i podnieść po prostu naczepę na dach, na kłonicach i ten lód się wtedy elegancko zsuwał. Na czepach Schmitz, gdzie to było pneumatycznie, hydraulicznie, przepraszam, był podnoszony ten dach, to już w ogóle to tylko odpiąć, pach, pach i się fajnie zsuwał ten lód. Także to było łatwe, ale owszem, na czepach spedycji, no to też się zdarzało, że dwa albo trzy razy wchodziłem, mam takie spodnie odblaskowe, takie jakby nieprzymakalne, i normalnie ubierałem buty robocze, te spodnie takie dość duże spodnie, ta spodnie dosłownie, wiecie, ubierałem jedne spodnie na drugie, żeby taki kombinezon roboczy, i brałem miotłę i właziłem na dach naczepy, wspinając się między ciągnikiem a naczepą, to po kablach się podciągałem, tam na owiewkę się zapierałem i wchodziłem na dach i normalnie po kolanach, bo w życiu mnie staną, nie? Zwłaszcza w takich sztywnych, śliskich butach roboczych na dachu, no bo to momentalnie leżysz, spadnie zaraz kręgosłup złamany. Ale na kolanach jakoś tam pomału, wiadomo, dlatego mówię o tych spodniach, bo normalnie bym miał całe mokre, więc te spodnie takie robocze, nieprzymakalne, blaskowe, no to pal licho. I też cały ten lód zrzucałem, no i to muszę powiedzieć, że to wtedy przy tych przepinkach, to akurat w tym momencie, w tych przepinkach, bo nie wiem, co innego, jak się na przykład odbiera naczepę z portu, z promu, no to nie ma tego problemu. Chyba że bardzo długo stoi w porcie, ale taką pracę wtedy mieliśmy, w sensie, że się zabierało naczepy z placu, które stały, na przykład, nie wiem, stała naczepa kilka tygodni, ona była pusta, brało się na załadunek zimą, no to albo tam właśnie w okresie świątecznym, były nawet po świętach, okres świąteczny, Trzech Króli, dobre dwa tygodnie, czasami ponad, te naczepy stały, załadowane, to trzeba było wszystko potem porozwozić, no to naprawdę z tym lodem to była masakra i przepraszam za nadużycie słowa masakra, ale
Na przykład wyobraźmy sobie, że była lokalna praca na mieście i się zabierało jedną naczepę, rano była walka z lodem, wracało się po kolejną naczepę na popołudnie i znowu była walka z lodem, także w tym przypadku jak mamy te swoje naczepy, no to też wiemy ile stoi, gdzie stoi, jak, czy padało, czy nie padało, jaki mróz, co tam ewentualnie może być, no to, to mocno ułatwia. Niemniej temat lodu to jest naprawdę trudny temat, no, na naczepach. Zresztą też już opowiadałem, że byliśmy przygodę z pękniętą szybą w osobówce. No ale to, no niestety takie realia tej naszej pracy, po prostu. Co nie spojrzysz, na co nie spojrzysz, czego się nie chwycisz, to same superlatywy dosłownie. No i już na bazie, nic nie widać. Ale Iveco stoi, Magnolia stoi, tata też stoi, naczepa sama, koń w domu. Także w trójkę jesteśmy, niebieska w trasie na noc, a w trójkę trzy auta. Kółko zrobiliśmy i w poniedziałek w domu wieczorem. Co prawda Iveco tam trochę tak lokalnie rozładował, załadował, jutro jedzie kawałek dalej, ale zawsze. O, tak na spokojnie. Niestety te dni nam będą między świętami mijać. Prawdopodobnie w środę pewnie najpóźniej będziemy kończyć pracę. Niestety taki czas w roku. No ale jak z tatą skończymy razem, to nie będzie tego złego, bo trochę rzeczy się znowu nazbierało przy samochodach do roboty. Wiadomo, że też pogoda nie jest taka, żeby na pracy coś tam robić szczególnie. No ale zawsze coś. Coś tam przy naczepach. Coś tam przy... Aha, no, trzeba tam tu plandekę skleić, tu kieszeń od desek wyprostować. Takie pierdoły. No. Nie na długo, ale zawsze coś tam trzeba porobić. No. Więc będziemy uprawiać grzebing znowu. Dobra, przede jeszcze się z latarką. No dobra, to pójdziemy razem między samochodami, zobaczymy co tam grane, a niech się fokus nagrzewa, bo zimno. Bardzo fajną latarkę kupiłem, nie wiem czy się chwaliłem czy nie. Taką niedużą, akurat w kieszeni, do kurtki się mieści, w kieszeni kurtki się mieści. Czyli w wiekach ciemnych, jakie teraz mamy, idealnie się nadaje. I jest ładowana na USB, jak telefon, na mini USB, także no rewelacja. Ogólnie rzecz ujmując, zawsze naładowana. Znowu się dzisiaj nie udało Iveco umyć, no mam nadzieję, że naprawdę, no już w nowy rok to już ja jutro też myję, no mam nadzieję, bo nie wiadomo jak to się ułoży oczywiście wszystko. Naprawdę trzeba te auta pomyć. Zawsze, gdzieś tu powietrze ucieka, czy mi się wydaje? No, tutaj jest poduszek. Dobra, poziomuję się jeszcze. No, naczepa ta mega ma to do siebie, że bardzo jakoś tak długo i dziwnie się, znaczy, no może nie długo i dziwnie, ale na przykład te pół megi tego nie mają. Moja mega, nie wiem, wjadę w dziurę, to ona się tutaj poziomuje, powietrze tam, chcę słuchać, jak słuchać mocno, jak się poziomuje na tych poduszkach. W pół megach tego nie ma absolutnie. Jechałem taką zwykłą krajówką, zobaczę, nie autostradą. Zobaczę jak tam koło. I ona tak się poziomuje i potem jest spokój. W sensie nie, cisza, nie ucieka powietrze z poduszek. A? Ale słuchać mocno to poziomowanie. Nie, okej. Wszystkie koła ciepłe, czyli hamują, ale wszystko w normie. Gdzieś tu mi delikatnie powietrze ucieka, nie wiem czy to może z siłownika. Jak będę w ciuchach roboczych, to muszę wleźć i popsikać wodą. Dobra, wszystko chyba w porządku. Jeszcze zobaczę tylko Iveco z tamtej strony. Kurde, wdepnąłem w kałużę. Jasno. Boże.
Zawsze mimo wszystko lepiej sprawdzić dwa razy. Jako szkoła zimne. Dobra, wszystko w porządku. Biorę laptopa i uciekam do domu. Ciuchów nie biorę, bo już jutro w trasę, także z ograniczonym bagażem. Oj, kolejny dzień. Rozładunek na Żabce. I poszło, znaczy poszło, na razie jeszcze nie poszło, ale bardzo fajnie, bo dostałem od razu rampę i stoję pod rampą. Zaczął ściągać, standardowo byłem teraz poinformować, bo byłem wołany kierowca wyżej, że to jest naczepa typu mega i wyżej nie da rady. Gdyby rampy nie były takie pod skosem, to byłoby wyżej. Jak wyciągnie dwie palety, tam trzy z tyłu, no to zaraz się też podniesie ta naczepa i będzie znacznie lepiej. No. Na razie jedno wyciągnął i nie, cisza się zrobiła. Mam nadzieję, że nie poszedł dramatyzować, bo no rampa jak każda inna, wszędzie wyciągają i wszędzie za każdym razem jest to samo pytanie i ta sama kwestia, czy wyżej się da, czy się nie da. No niestety taka sytuacja. Jest godzina 7:30. Co do dalszej roboty, jeszcze nic nie wiem. Po 8:00 będę się było dowiadywać. Ale to i tak pewnie jeszcze nie będzie wiadomo, to za wcześnie, żeby cokolwiek ustalić z kimkolwiek, więc będę musiał gdzieś pewnie się ustawić z boku i poczekać, tak myślę, znałem gdzie podjechać. Bo tutaj to jest tak kiepsko z parkingami w okolicy. A stąd raczej bym się chciał ulotnić. O, próbuję dalej, kolejna paletę wjeżdża. Chyba wyjechał, dobra. Może nie będzie tak źle. No i w sumie bardzo fajnie się na razie ułożyło. Duży przeskok w czasie, w kilometrach może mniej. I że tak powiem, dystans przeskoku maleje, ponieważ wracam już w kierunku Poznania. Udało się takiego fajnego kruciaka zrobić. Dwa punkty w Ostrowie do rozładunku. I teraz wracam na pusto, ładuję też kruciaka w okolicy Poznania. I potem tam zadecyduję, zobaczymy, czy pojadę dzisiaj do domu, jak zrzucę, bo jutro też jeszcze mam takiego kruciaka fajnego w okolicy Poznania, także jak najbardziej cieszę się z tych kruciaków, że udało się coś takiego wyhaczyć, że właśnie tak na, znaczy się, no, o i fotoradar. Właśnie w ogóle dostałem notabene informację, że dostałem jakieś ponaglenie za niezapłacony mandat rzekomo, który zapłaciłem, ale się cofało, raz się cofnęło ta wpłata, jakby wpisane konto i się wróciła z powrotem i potem robiliśmy jeszcze raz tą wpłatę i nie wiem, może wróciła ponownie, że zostało jakiś błędny numer konta na blankiecie czy co, że zostało ponowne wezwanie do zapłaty przysłane odnośnie tego mandatu. No stówka, to nie majątek, ale no wiadomo, trzeba to zapłacić. Za prędkość zostałem złapany, nie wiem, jakoś kurczę w październiku, czy na początku listopada, osobówką. Nie wiem, czy o tym opowiadałem, czy nie, jechali za mną. I w zabudowanym miałem powyżej 50, jechali BMW-cą, na zderzaku mi siedzieli. I się zestresowałem i uciekałem. Myślałem, że porachunki jakieś. To się okazało, że tylko policja, no. No, ale niestety, no stuła wpada. W każdym razie, dobra, fajnie, że takie wpadły takie kruciaki. Idealnie, bo teraz wiadomo, tam gdzieś dalej wyjechać, no to potem pewnie by był problem z powrotem. Więc idealnie pasuje taka robota. No i co, pogoda się poprawiła. Można powiedzieć, że prawie, że bezchmurne niebo. A co z tego, jak auta nie pomyte? Nie wiem, mam nadzieję, że Iveco umyte, bo był plan i była mynia na trasie. Nie mam informacji, że się nie udało, więc może się udało, będę się bardzo cieszył, jak się uda umyć. A niebieska, no niestety z niebieską się zaraz prawdopodobnie na załadunku spotkam. I niestety chyba nie jest umyta, już jest, nie wiem, na pewno nie jest umyta, tylko że raczej się nie uda umyć, chociaż jest taki plan, że przed załadunkiem, jak będzie, nie będzie kolejki na myjni, no to mam myć.
Zobaczymy, jak nie, no to może jutro, a jak nie jutro, no to ja już po prostu, Jezus Maria. A jak nie jutro, no to po prostu któryś ten dzień przed Sylwestrem, to ja po prostu biorę to auto, jadę na Mynie i jak będę w domu, bo tam jeszcze będziemy na bazie grzebać, bo naprawdę no jest strasznie, strasznie. Mój samochód jest, też wiadomo, nie jest czysty, ale był myty od tego czasu, tego takich, co... Nie wiem, jak to nazwać, jaka inwazja błota była, wszyscy, nawet były na Instagramie, wszyscy wstawiali zdjęcia, jaki samochód jest uwalony. No to od tej inwazji błota to niebieska nie była myta. Mój był myty, potem miałem ten rajd przedświąteczny w deszczu po autostradzie, także się opłukał. Więc no jest brudny, ale tragicznie nie wygląda, a niebieska to dosłownie jakby ją ktoś na... Już nie jest niebieska, jest czarna, szara po prostu, jakby ktoś ją na czarno sprayem pomalował. Także naprawdę marzy mi się... I wszystkim się chyba nam marzy Mynia dla tego auta. Tak, Iveco tak samo, ale no mówię, Iveco prawdopodobnie już jest umyte, także w tej kwestii oddycham z ulgą. Zobaczcie, ile można gadać o myciu samochodów, jakie to strasznie istotne zagadnienie jest. No. Ale nic, no. W Ostrowie mi się przypomniały stare czasy, jak kiedyś dużo, często ładowałem w Ostrowie w firmie zajmującej się produkcją części do samochodów. I tam ładowałem właśnie naczepy Megi. A jest, co to było? W miarę było ok, bo tam często się leciało na pusto po ten ładunek z Poznania, albo gdzieś tam skądś, nawet nie wiem, tam z Wrocławia, czy nawet za Wrocławem leciałem po ten ładunek na pusto, także to było ok, ale trzeba było za każdym razem dach podnosić. W 70% przypadków ten dach się potem nie chciał opuścić. Z tego względu, że kontenery, które upakowali w trzech, jakby, no trzy, jeden na drugim te kontenery, to one były za każdym razem, były pokrzywione i zwłaszcza z tyłu przy drzwiach był problem, nie chciał się ten dach opuszczać albo z przodu, albo z tyłu, a na środku to jeszcze jakoś tam zawsze się upchnęło, ale z przodu i z tyłu zawsze był problem, żeby domknąć ten dach, więc no niezbyt miło wspominam te załadunki, często też trzeba było czekać. Też w ogóle ciężki towar, potem mimo że automotive, to jak poładowane, to było ciężkie przez te kontenery. Sam towar to nic nie ważył tak naprawdę, bardzo lekko, ale te kontenery, w których był ten lekki towar, diabelskie, pokrzywione, no to już był ciężar. No ale no, taka to historia. Dobra, zobaczymy jak pójdzie załadunek, mam jeszcze w planach wlecieć na hot doga, bo taki trochę dzisiaj w sumie od momentu jak rozładowałem rano, tam jadłem śniadanie, no to jest godzina 15.30, jeszcze w sumie nic takiego konkretnego nie jadłem, więc w sumie by pasowało jakiegoś hot doga na szybko, potem na szybko na załadunek, jeszcze dzisiaj mówię, rozładuję tego króciaka, więc nie wiem, czy jak będę czekał na rozładunek, to coś zjem, jakąś kolację, czy dopiero jak już albo w domu, albo jak zajadę na ten, bo mówię, jest opcja, nie wiem, czy to powiedziałem właściwie teraz, możliwe, że mimo że robię króciaki, to do domu nie zjadę, ale to tam opowiem jeszcze później, włączę się później i o tym opowiem ewentualnie. I po robocie, koniec dnia, nie wiem, gdzieś tam około 21, po 21 wstawałem pół godziny przed końcem czasu pracy, teraz właśnie wracam z toalety, ogarnąłem się, teraz kolacja i spać. I tak tu obserwuję, zastanawiam się. Stoję w takiej większej stacji benzynowej. Jakieś tutaj dziwne roszady, tu wypięty. Jak byłem, wszedłem pod prysznic, to tego manika tu nie było. Tamtej skani, co się wypija zaczepy, też nie było. Tu konie stoją, tu naczepy stoją. Ciekawe roszady. 100 km do granicy jest stąd. I tak sobie tutaj rozmyślam, że fajną atmosferę mają takie truck stopy, parkingi. O, ten odważnie, daleko od chłodni odjechał, kable napięte. Raz mi się też tak zdarzyło, że wyjechałem. Jeden przewód miałem podpięty, coś tam na bazie grzewaliśmy i odjechałem. Chyba żółty przewód i normalnie zostawiłem, zapomniałem go odpiąć. I normalnie na prosto zupełnie, ale nie zerwałem, tylko mam takiego rozciągniętego cały czas. Jest git. To, ale o czym tu mówiłem, że te parkingi takie niedaleko granicy mają taki klimat, taki wiecie, jak się wyjeżdża za granicę, no to jest takie pewnego rodzaju napięcie, no takie podekscytowanie, no wyjeżdżasz z swojego kraju, jedziesz gdzieś bardzo daleko,
Zwłaszcza jak się jedzie własną ciężarówką, to jest dopiero przygoda. A jak wracasz, znowu no to jest taka radość, że jesteś u siebie w kraju. Hot dogi smakują wybornie. Wszystko jest lepsze, jak się wróci z zagranicy i stanie się na tym parkingu pieszym za granicą. No to nie jest pieszy parking, wiadomo, za granicą, bo to jest 100 km. Jakby nie było, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę kawał drogi tak naprawdę od granic. No ale to jest przy starej dwójce, między 92. Może tak, nie między 92 a autostradą, ale kawałek od 92 i kawałek odjazdu z autostrady. To jest taki, powiedzmy, punkt przelotowy. No, także ciekawy klimat. Tak jak tutaj jechałem, to mi się przypomniały te czasy, jak jeździłem za granicę, jak jechałem od Pniew na Nowy Tomyśl, no to pamiętam kiedyś też właśnie jakoś tak głupio pauzowałem, jechałem na załadunek jakiś pod Piłę, wiozłem jakieś ciężkie cholerstwo, tam się załadunek przedłużył i tak głupio, że pauzowałem w Pniewach jadąc za granicę, bo mi się czas skończył i potem jechałem, kurczę, jak to się, do Salzgitter chyba, o. W Niemczech, jeżeli dobrze kojarzę. I mandat w tego dnia zapałem, także jak tak się dzisiaj skojarzyło właśnie ten parking w Pniewach plus, bo teraz nie jestem w Pniewach, tylko Nowym Tomyślu, ale Pniewy to też to tak już właściwie, Pniewy to już taki, to już się można powiedzieć, że bliżej granicy niż dalej. No, ale straciłem wątek. No ten dzień to był ciekawy, bo i mandat mnie policja wtedy ściągnęła za prędkość ciężarowym i to przedłużyło ten załadunek, deszcz lał, tego Salzgitter jechałem. No, także mi się to akurat ten dzień przypomniał, bo w tym samych rejonach dzisiaj, że tak powiem, działam. A tam chyba jakaś awaria w tej Skanie jest na chłodnie, tak mi się wydaje. Nie wiem oczywiście na 100%, ale mruga czerwone światełko. A to chyba coś jest nie tak z agregatem. No współczuję. Nie chciałbym teraz absolutnie nic grzebać, nic zrobić. Nie chce mi się już nic. Kanapkę sobie zrobię. Nie mam żadnego lepszego obiadu, posiłku. Nawet po świętach nic mi się nie trafiło, że tak powiem. Nic się nie ostało. A hot dogów czy jakichś fast foodów wystarczy, więc kanapka i spać. Dzień kolejny. Renata już chodzi. Kurczę, zima nastała. Teraz się zrobiło 0 stopni, bo samochód już chwilę chodzi. Idę robić poranny obchód. W toalecie już byłem, co prawda. Ale nie chciało mi się samochodu obchodzić. Teraz jak już go odpaliłem, światło zapaliłem, to idę. Taka niespodzianka, że wszystko zmrożone. Wczoraj 8 stopni było w ciągu dnia, a dzisiaj minus 1. Nic nie zapowiadało, że przyjdzie mróz. Znaczy w Audi jak jest zmrożone. Stoję pusty, więc tak powiem, mniejsze nerwy, że jakieś, nie wiem, powietrze zeszło z koła czy coś. Ale kurczę. No, może nawet dobrze, bo wczoraj się udało i niebieską umyć, i Iveco. Ja cię kręcę, no wszystko. Całe zamrożone. Czemu ten tak odstaje, ten fartuch? Czy to tak cień pada, takie wrażenie? Chyba wszystko git. Także z tego względu dobrze, że no nie wiem czy znowu, czy Iveco na pewno, ale czy niebieska zdążyła wyschnąć przez noc, czy tam nie będzie jakichś niespodzianek. Ale widzę, że już jedzie, także raczej wszystko w porządku. No to jak mróz i auto umyte, to się trochę dłużej to utrzyma. Tak jak chodzi. Dobra, jadę na załadunek. Na 8 awizacja jest po 7 chwilę, będę wcześniej. No i cyk. Ostatni ładunek w tym jakże cudownym roku wykonany. Właśnie dzwoniłem na mainie jedną. Kolejka, dwa zestawy, 5 busów na drodze i na drugiej mainie podobnie. Nawet już nie chcieli w ogóle przyjmować kolejnych samochodów. No, ale to było do przewidzenia. Jak wyszło słońce, to wiadomo, że no niestety z moim zestawem zostałem nieumyty. Może jutro jeszcze, bo jutro jeszcze będę pracował na placu przy samochodach. To może jutro się szybko jeszcze kopsnę, zadzwonię na mainie, jak będzie wyglądała sytuacja, może się szybko jutro kopsnę umyć. No. Tymczasem uciekam na bazę i dobra jest. Najwyżej. A włączę się jeszcze z bazy.
No i znowu to zrobiłem. Zapomniałem się włączyć na bazie. Przepraszam najmocniej, ale lecę już do domu osobówką. Znaczy nie do domu, jadę do hurtowni, parę klamotów. Muszę parę rzeczy jutro porobić, będziemy z tatą robić przy samochodach. No i tyle, no nie wiem kiedy ten odcinek pójdzie, jutro Sylwester, dzisiaj środa, 30 grudnia, także nie wiem kiedy ten odcinek pójdzie, no na pewno nie przed Sylwestrem, jutro też raczej nie będzie czasu, no jakoś pewnie w weekend, także ten tydzień bez odcinka, no ale przecież to specjalnie to jakoś nie wpłynie. Nie wiem, no chyba należy się cieszyć, że się ten rok kończy, bo wiadomo, dla wszystkich nie był najłatwiejszy. U nas no, ten rok był ciekawy, jakby nie było, dużo rzeczy się wydarzyło, udało się uruchomić niebieską. To uważam za jak najbardziej plus tego wszystkiego, natomiast jak mówię, no, uruchomienie niebieskiej nie było podyktowane chęcią rozwoju, czy tym, że nam tak się nie idzie, tylko właśnie temu, żeby się utrzymać. Prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie, no może nie w najbliższym czasie, gdzieś około 2-3 miesięcy. Możliwe, że będzie trzeba podjąć kolejny taki krok. No ale dobra, to o tym może będę jeszcze mówił później, ewentualnie, jeżeli w ogóle. Nie wiem, znałem się, czy się o to pytać, czy nie, ale nie, właściwie to może swoje kręgi uruchomię, ale czy korzysta z pomocy widzów, czy nie w tej kwestii. Dobra, zrobię tak, na razie nic nie mówię, jak się uda, jak się okaże, że na przykład w moich tam, powiedzmy w cudzysłowie, kręgach nie będę miał specjalisty od tych aut, no to czy nic okrutnego nie będę uzyskał żadnej informacji, to się zgłoszę do kochanych widzów, a na pewno ktoś się zna i wtedy się nawiążemy kontakt na maila i parę będę miał pytań na temat Scania R. Tam powiedzmy 9, 10, 11 rocznik, może jak one, co tam w nich siedzi. No to zobaczymy ewentualnie, bo tak jak mówię, na tych starszych skaniach totalnie się nie znam, na nowszych tym bardziej. Ale dobra, no już za dużo gadam. Rok łatwy nie był, dostaliśmy po tyłku, coś tam też się udało odratować, zobaczymy jak będzie ten przyszły rok. Nie ukrywam, że boję się tego początku roku bardzo. Teraz tego tygodnia po Sylwestrze z tym świętem, to jest genialne, świetne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, po praktycznie dwóch tygodniach przestoju, takiej pracy w kratkę, dużych kosztach, mamy dzień wolny w środku tygodnia, no genialne rozwiązanie, po prostu brawo, jeszcze raz brawo. Także też tego tygodnia się bardzo boję, a te tygodnie przed świętami i przed Sylwestrem, no muszę powiedzieć, że mimo wszystko naprawdę też się ich bałem, ale udało się bardzo fajnie to wszystko jakoś pogodzić, poukładać. Także bardzo dziękuję i się cieszę, że tak to wszystko fajnie wyszło. To jest jedna rzecz, druga rzecz. Właściwie nie wiem. Dobra, wiecie co, ja już trochę gadam od rzeczy. Druga rzecz, muszę to Q&A zrobić, tak jak obiecałem, przecież to też tak trochę się tego bronię przed tym, bo tam na pewno na wszystkie pytania nie będę odpowiadał, bo nie wiem, może z błędnego założenia wychodzę, ale wydaje mi się, że YouTube to nie jest takie miejsce, na którym filmy na YouTubie, którym się tam powinno, owszem, mówić, powiedzmy tak, mówić ogólnie o prowadzeniu firmy, jakie są zasady, jakie są koszta ogólnie, jakie są, nie wiem, rady z mojej strony na przykład, no to jak najbardziej tak, no bo już takie coś robiłem i bardzo chętnie też takie ogólne rzeczy będę przedstawiał, będę się nimi dzielił, natomiast jakieś tam dokładne wyliczenia, ile zarobiłem, ile straciłem, jakie stawki, jaka spedycja, czy w ogóle, jak skąd ładunki, to myślę, że to jest, no, ogólniki w tej kwestii wystarczą, no bo myślę, że to nie, YouTube to nie jest miejsce, w którym warto się rozliczać ze swoich zarobków, no bo to tak jest trochę tak, jak Adaśko mówi, Garbsen. I to jest idealne, po prostu idealne określenie do tego typu pytań. Każdy ma swoje koszty, każdy ma jakieś tam zależności, jedni tych kosztów mają mniej, inni więcej.
nie warto, moim zdaniem nie warto się po prostu w tym na YouTubie czy w ogóle na jakichś forach w tym babrać. Ogólne kwestie, mówię, jakieś rady, jak założyć firmę, co tam, co trzeba, jakieś ogólne koszty, które wiadomo, że są. Ojej, no jest przyzwyczajenie, bo na zły zjazd pojechał. To jak najbardziej tak. Natomiast tak, jakieś tam dokładne podawanie twoich tam, czy no, wydaje mi się, że nie. Bez sensu trochę, moim zdaniem. Ale to każdy robi po swojemu, więc tam ja absolutnie nie krytykuję, ale też fajnie. Ach, musiałem przerwać. Kobieta normalnie mi wyjechała na mój pas. Bez kierunkowskazu, bez niczego, tak 70 na godzinę sobie jechała i tak pyk na mój pas sobie wyjechała na drodze ekspresowej. W ogóle tam zero zastanowienia. No, ale dobra, podsumowując. Także, no mówię, te pytania, no to myślę, że raczej chyba warto od jakichś tam takich bardziej konkretnych wyliczeń na YouTubie, mi się wydaje, lepiej stronić, czytać, albo nawet takich ogólnych wyliczeń, bo to też jest dobre, że takie ogólne wyliczenia to też potrafią krzywdę zrobić, że tak powiem, no bo nie wiem, mam tyle i tyle zarobiłem, tyle i tyle wydałem na paliwo, tyle i tyle zarobiłem i wszystkim się żaróweczki zapalają, a to tak naprawdę nie jest prosto, że tak powiem, no przez, nie wyprzedzę, bo jedzie. To nie jest tak, nie jest tak naprawdę to wszystko tak kolorowo i tak jedno, zero-jedynkowo, ale to już zresztą o tym mówiłem nieraz. No, także mówię, ogólne co, ile kosztuje przy prowadzeniu działalności, na takie coś mogę odpowiedzieć chętnie. To są właściwie rzeczy, które tak naprawdę można sobie wygooglować, bo to są takie koszty, które każdy sam sobie może sprawdzić, ale jakieś tam takie więcej, jakieś głębsze, że tak powiem, tematy, to myślę, że w internecie warto sobie z tego dać spokój. No, ale dobra. Na ten moment wszystkiego dobrego w nowym roku. Nie wiem, czy życzyłem przy okazji odcinka świątecznego, ale myślę, że warto jeszcze raz wszystkiego dobrego. Miejmy nadzieję, że ten kolejny rok będzie lepszy trochę dla nas wszystkich, dla tych pracujących w branży transportowej i tych, którzy nie pracują w branży transportowej. Żebyśmy mogli normalnie żyć, się spotykać ze znajomymi, wyjeżdżać na wakacje. No, a to akurat to się wyjeżdżanie na wakacje się tyczy raczej ludzi spoza branży transportowej, w sensie przewoźników, bo kierowcy wiadomo, ale przewoźnicy to z wakacjami to mają raczej kiepsko. Także powiedzmy, że to nas się nie tyczy, ale wszystko inne się tyczy, także no. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia chyba w kolejnym odcinku tradycyjnie. Tryb, że tak powiem, warunkowy, przypuszczający. Ale myślę, że tak. Do usłyszenia.